W 2003 roku w referendum unijnym 84% mieszkańców Leszno opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W skali kraju było to 77%. Po 18 latach nastał czas, by tej decyzji bronić. Tysiące ludzi odpowiedziało na apel Donalda Tuska „Zostajemy w Europie”. To był drugi różowy marszobieg zorganizowany przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka. Amazonki połączyły siły z Fundacją Życie Cudem Jest i dołączyły do Park Runu. Przejrzyj na oczy to hasło 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cel okulistyka dziecięca. Jubileuszowa zbiórka odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Minister Jan Dziedziczak oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Kośmider spotkali się z mediami, by porozmawiać o bieżących kwestiach w polityce Prawa i Sprawiedliwości, Polskim Ładzie, wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz sytuacji na granicy. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zakupił na rzecz Muzeum Okręgowego w Lesznie dawną octownię. Mieszkańcy Przysieki Polskiej protestują od wczesnych godzin porannych, nie pozwalając samochodom ciężarowym dojechać do firmy Polkoper. To ich odpowiedź na pożary na terenie zakładu. Jedna z najbardziej utytułowanych polskich siatkarek, zdobywczyni 2 złotych medali na Mistrzostwach Europy w 2003 i 2005 roku, Małgorzata Glinka-Mogentale wzięła udział w pikniku zdrowia, który odbył się w Śmiglu. Koszykarki Pompak Stęczy Leszno było o krok od wygranej z Widzewem Łódź. Leszczynianki grały do końca ostatniej sekundy, ale nie udało im się odrobić strat i mecz zakończył się wynikiem 72-65 dla Widzewa. Z pierwszą porażką w sezonie musieli pogodzić się piłkarze Polonii 1912 Leszno. Na własnym boisku przegrali z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 1-2.